Cześć, witajcie na kolejnym planie teledysku. Dzisiaj jesteśmy w bukowym lesie. Będziemy nagrywać ujęcia do trzeciej zwrotki. Po tym planie lecimy prosto na dach, na kolejną lokalizację. Będzie trochę dymu. Będzie trochę dymu, będzie las bukowy, będzie śnieg. Zapowiada się dobrze. Tak się kręci filmy w Polsce. Witamy serdecznie. Gwiazdy muszą pracować. Tak, wszyscy muszą pracować na dobrych planach. Ale spokojnie, jeszcze parę miesięcy będziemy mieli ludzi od tego, nie? Wypuszczamy ten klip i będzie... Dobrze. Czekajcie, czekajcie, premiera już, myślę, że za miesiąc. A jest na to czekać. Dzisiaj jest 15? 16, 16. Także, moi drodzy, do miesiąca czasu i jest gruby projekt w tym mieście, nie? And brothers. Pamiętajcie, połączyła nas pasja, kurwa. Jak dwie pasje się łączą, to wychodzi z tego torpeda. Kończymy tutaj ujęcia. Kasper tam szykuje kamuflaż. Działamy dalej. Ostatnie ujęcia na tej lokalizacji. Następnie uderzamy na drugą lokalizację na dach. Witam serdecznie, z powrotem. Szanowni Państwo, jesteśmy już tutaj prawie. Ciemanko, ciemanko. Czekaj, bo to jest przednia kamera. Aha. Tutaj gwiazda w teledysku. Pozdro 600, lecimy sobie. A zaraz będziemy kręcić z tego teledyska nad zajebistą skałą. Przepraszam, telefon do mnie dzwoni. Co? No to ja dokończę. Halo, halo. W każdym razie dzisiaj kręcimy ujęcia na w okolicach Szwajcarki. Na jednej z legendarnych szczytów. Nas interesuje góra z krzyżem. Chcemy fajny też również patriotyczny motyw wrzucić. Lecimy. Teraz trzeba chyba się dowiedzieć, którędy iść. Na Szwajcarii. Tu M Brothers Studio. Kasper Kielin, plan teledysku. Alpinista, tak. No takie plany teledysku tylko u nas w Karkonoszach. Proszę zwrócić uwagę, co jest za mną. Słońce trochę razi. Piękna panorama, Karkonosze w tle. Złota godzina. Tutaj nasz serdeczny przyjaciel ustawia krzyż. Stawiam go na nogi. Tak, zawsze w gotowości. Cóż można powiedzieć, no... Ujęcia będą przepiękne.